Cześć, witajcie w nowym dniu, w nowym vlogu. Jest ciepło, a chłodno, znaczy jest słonecznie, a chłodno. Ale dzisiaj robimy podejście do kasprowego, dlatego mam na sobie 300 rzeczy, słuchajcie. Bo mam tak. Koszulkę, bluzę, ciepłą bluzę i kurtkę przeciwwietrzną. Na kasprowym zawsze zimno, jeszcze czapkę mam w torbie. A jeszcze bierzemy sobie zapasy i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Powiem wam, że jestem zadowolona, także jestem zadowolona z tego, co widzę. Buty mam cieplejsze, skarpety mam cieplejsze, potem się najwyżej przebierzemy, jak będzie ciepło, jak już zleziemy. Ale przepraszam, proszę pokazać. Te gołe kostki w góry, tu ubrana jak na zimę, a tu goła kostka. Lansuje się łodzianka z warszawianką. Ja sobie ubram dłuższe spodnie. Ja mam zawsze gołe kostki. Całą zimę. Gołe kostki mam. Kostki. Ale mam okulary dzisiaj, bo wczoraj zapomniałam. Ha, ha. Także czapkę też mam. Rękawiczek nie mam. Ale mam długie bluzy, damy radę. No tam może wiać, może być zimno, może być nieciekawie. No to trzeba się przygotować. I mam maseczkę. No, to lecimy. Proszę bardzo, jest lustro do outfitów. Tak może o. 300 bluz, wszystko w odcieniu blue. Torba and me. Outfit Doroty bluzowy. Trzeba. Ja już jestem na nartach. Tak, ona już tak, a ja lecę. Nikt nie widział gołych kostek. Jesteśmy na Kasprowym na kolejce. Bez kolejki.
Jesteśmy na Kasprowym. Schronisko. Sam Kasprzak. Za małe widoki. Widzę, że tu się nawet nie wejdzie na te schody po śniegu. Ej, ale super słońce wygląda. A tam ktoś sobie idzie? Odważniak. Tutaj też trzeba, bo jest płaska. Po śniegu się trzeba wyjrzeć. Teraz zrobimy tarota w śniegu. Zdjęcie. No ale, o, proszę bardzo. Alpy, proszę Państwa, Alpy. Super, live na Kasprowym. Takie życie. Trochę tak ze słońca i pod słońce, żeby wam opowiadać, chociaż nic ciekawego raczej nie powiadam, bo się nie znam. I zamarzłam. Mi ręce. Mówiłam rękawiczki. Ale zapomniałam. Dobra. A kostki ci nie zamarzły? Nie, właściwie kostki to ja mam zawsze ciepłe. Co mi mogą zamarzać te ręce i łapki? Na tle gór. I śnieg. Wejść na ten balkonik? Właściwie to chyba nie, bo jest tu wszystko zategowane. Nie widzę, że tutaj kolejne. Tu mamy kolejne widoki. Schronisku na górze, nie piwo zimne, tylko ciepła szarlotka i latte. Wyjścia nie ma po prostu. Tak jest. Ale mają cukry firmowe. Proszę bardzo. Dorota rozkłada. Ja tu jak zwykle burdel swój, ale wiecie jak jest. Organization. No w sumie od tego cię mam. Organization musi być. No i tu jest chociaż cieplejsza miejscówka, słuchajcie, także jakoś damy radę po prostu wypić co trzeba, zjeść co trzeba i na dół. Sobie nagram panoramkę na siebie nagram. Chciałam jeszcze powiedzieć dla tych, co lansują się na deptakach, niebieski kolor dobrze wygląda na śniegu. Jakby ktoś coś, to tak. Właśnie powstała wyrocznia Dnia Codziennego. Powstała sesja zdjęciowa krótka. Weź tam kółeczko jedno z tego tutaj do tego. No, tu do tamtąd. Nie było. Niebo jest przecudne. Kółeczko takie przyjdzie. Lepszy niż sąsiad z wiertarką. Bardziej przeszkadzający. Ale troszeczkę ludzi się najechało, fajnie. A my na dół i potem mamy cały dzień dla siebie. Doładujemy telefony i będziemy robić kolejne sesje. A słuchajcie, nie jest ciepło. Chciałam powiedzieć, nie jest ciepło. Minus 2 jest. No mów. No właśnie, zapomniałam o tej opcji. Czyli jeszcze muszę wyciągnąć aparat. Jeszcze muszę wyciągnąć aparat i jeszcze coś zrobić. Także super. Słońce nawet jest jako tak, powiem wam. Dajemy radę. To wychodzi. Jestem na telefonie zrobiła. No. Iu, creepy.
Stickersy są dobre. Stickersy. Stickersy są dobre. A jest tak błękitne niebo, taka panorama, że to się w głowie nie mieści. Zazwyczaj jakieś takie są niefajne. A dzisiaj wyjątkowo. Zejdę z tego śniegu, wiecie, bo już mam się zimno. Mam też zamarznięte jeziorko. Proszę bardzo. A to jest jedno niezamarznięte. I drugie też, nie trzecie. Stawy. My już zjechałyśmy z Kasprowego, ale teraz idę na drugą stronę. Dorota zdjęcia robi. Na drugą stronę, bo to jest taki piękny strumyk, który też warto zobaczyć. Aczkolwiek widzę, że to nie to miejsce. Chyba. Chociaż nie, ławeczka jest. Damy radę. Bacówka jest. To chyba nie w tym miejscu byłam, aczkolwiek nad strumyk chciała ja. Dorota coś też nagrywa. Jeszcze w czapce, jeszcze nie odmarzłam. Zaraz jak trochę na słońcu posiedzę, to będzie lepiej, ale turnie trochę mamy. A ja w czapingi. Bardzo dobrze. Piękny ten strumyk. Też są jacyś ludzie tutaj. Chodzą, grzeją. Zobaczymy. No, chyba bacówka, w której można kupić sery albo coś. Też ładnie. Zielono, ciepło, a ja w czapce. Ale wymarzłam, to się wygrzeje. Idziemy zobaczyć. Szum pewnie już słyszycie, także super. O, sprzedaż serków się uskutecznia. A ja nad ten strumyk lecę. Zaraz wam pokażę. Drzewa powyrywane z korzeniami. W 13 roku chyba była ta wichura, która drzewa z korzeniami powyrywała. Zobaczcie, jaki strumyk za mną. O, proszę bardzo, jaki piękny, super. Lecimy gdzieś po Pięchorach. O Jezu, 500 strumyków, a ja mam tylko jedne buty. Dam radę. Stokrotki były. Stokroteczki. O. Hello.
zaraście. Strumyki. Karabina szaleje po górach jak kozica. Lata to tu, to tam. Żeby był. Piękny pokój co z tego. Strumyk. Strumyk, no nie sam. Dla tego poświęcenia. Kupinę, tam pokrzywy. I gołe kostki. Gołe kostki koniecznie. I pokrzywy. No, już nie mówię o zimnie, tylko o tych pokrzywkach. A tam panowie robią ser. No tu mamy takie na szczęście fajne kamienie. Mamy przejście. Już bez szafki. Ja jestem ugotowana. A ja już mi ciepło. Mi jest gorąco, ja się zaraz rozepnę. No, na ławkę wiem, że się tu zbierasz. Mhm. Janie. Janie? Dębica. Janie, idziemy. Idziemy. Dorota się będzie rozbierać. Damy radę. Dobra. O, fajnie. O, ślicznie jest. Strumykowo. Idziemy na ławeczkę. Akurat się Dorota rozbierze. Zobaczymy, gdzie jesteśmy. Czy tablica informacyjna istnieje? Spoko. A, ma jednak bacówka. Spoko. Ładnie zielono, Dorota też robi zdjęcia. Mam wrażenie, że jesteśmy pod prąd, wszyscy idą pod górę z góry. Ale my wcześniej, nie ma jeszcze 12, a już mamy zaliczone to, co chciałyśmy dzisiaj. No więc... Pół planu wykonane. Nie wiem, jak my się na morskie oko dostaniemy, skoro tam niewiele jeździ, ale może jakoś coś, gdzieś jakoś coś. Zobaczymy. No to też pewnie sparkowałaś. To jest, tak. To jest w ogóle na 15 minut jazdy. No. Także nie tutaj, nie tak jak krótko, bo tu się jeszcze można przejść. Tak to. Dobra, będziemy kombinować jutro. Dzisiaj wykombinowałyśmy, udało się. Jutro też wykombinujemy. Proszę, trafiliśmy na świetną willę. Taki będzie kiedyś Hogwarts. Taki będzie Hogwarts? Ogromniasty. Kto to będzie sprzątał? Ja sprzątam. Ekipa. Ekipa. Sprzątające. No. A tu jakie malutkie chatynki zarośnięte. Knajpka jest naprzeciwko kościoła na Krzyptówkach. Bardzo ładna. Bardzo ładna. Carrefour. O, w tym Carrefourze to kiedyś byłam. Taki górski. No i Giewonta widać. Piękne budownictwo. Jak tylko troszkę bogaciej, to zobaczcie, jak to ładnie. Te belki, to wszystko. Ładnie to wygląda. Thank you.
teraz w ciągu dnia. Pozdrawiamy wszystkich piratów. Unik. O, tu by mi się podobały te koszulki. A to były te buty? To były te buty? Nie. Nie, to był gdzie indziej. Tak. Jedzam. Ja się też tu muszę raz płaszcz. To jest moja rezydencja. To jest wisienki rezydencja. Idę zaraz tam. Ale jak nie chciała, Chciała. Jestem silniejszym aparatem. Chodzi. Pandemiczny. Chciałam wam tylko pokazać, jaki śliczny mam wystrój. Na nów. Proszę wszystko. Księga, księgi, karty, kwiaty, świeca, ja, podłoga, zeszyciki są. O, proszę, telefon. Jest. Jeszcze tak, siatka z wiśniami. Wiśniowe siatki są koniecznością. No. Let's explain challenge. Ale nie patrzcie z tej strony lepiej. Ta strona jest jeszcze lepsza. Budzik, znaczy się jest za 15. Nie, a tak na poważnie, mam rozpalone policzki. Jest mi zimno wewnętrznie od tego mrozu. Opatuchałam się, tu mam piżamę, tu mam bluzę. A tu się zbliża. Znaczy już jest. Nasze apartamenta, ja na podłodze. No co tu nam przyszło? Taka poważna praca. Taka poważna praca, a wróżka co? A wróżka na podłodze? Się tarza. Się tarza, żeby rytuała zrobić. A tu? Tu było też, a nie, wiśnie biegała tutaj. To chociaż u mnie nie nic. A tam lepiej stoją buty. To jest collection. To tak. I nic nie piłyśmy jeszcze. Nawet nie mamy za bardzo co. Mamy. Jednego recca. Jednego recca. Ale po rytualku. Nie no, przed... nie. No wiem, przecież się kupię. Ja się nawet nie wykupiłam, bo jestem tak zrąbana. No ile... dzisiaj, o, teraz wam pokażę, mam te, masz ten. Na zegarku, ona zawsze z tym zegarkiem, ja już świra dostaję od tego zegarka. Nic tylko zegarek i zegarek. 2000 kroków! 20 biegaj, tysięcy! Biegaj wokół. Dzisiaj jest 20 tysięcy. Poczekaj, bo... znikło. O, do góry nogami będzie zimuje, dziad. Ogólnie 15 kilosów. Taki mały spacerkiem, jak ja to mówiłam na zakrętach. Tup, 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 tup. Ja idę. Lecz, no ale żeby to wróżka na podłogu. Poważna osoba.
Poważne. Nowie gdzieś w Zakopcu w ogóle, Nowie. To jesteśmy zrąbane, bo ile to 15 km, nie? I to niby nie jest dużo. Zależy, jakie się ma buty, chciałam powiedzieć. Ja was naprawdę przepraszam za te rogi, ale to już się lepiej nie dało. Właściwie jestem diabolina dzisiaj. Ona ma takie buty góry. Ja trekkingowe. Mam jakieś tam różne. Tam. Nie mam trekkingowe, właśnie nie wzięłam, mówię. Oj tam, i takie oj tam wyszło. Dobra, słuchajcie, nie, jeszcze czas nie zacząć, ale. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale ja już tu kończę. Wyśniesz tu tyle, to ten masz na wyrku. Odejdź od mojego wyrka. Ja nic nie chcę, poza ogrzaniem się. Kocyka. Oddaj mojego kocyka. Ale zdjęcia ładne są. Na śniegu. Wiosną. Tarot na śniegu, wszystko na śniegu. Tarota targałam na Kasprowym. To po prostu. Tarota targałam na Kasprowy. Tam wiecie, każdy gram się liczy. Dlatego ten wygonik się tak bujał. Tak, na pewno przez tarota. Złe siły go tam opanowały. A propos złe siły, fajne masz rogi. Wiem. Dużo rogów. 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. Chilloutujemy. Nie, słuchajcie. Jakbyście zobaczyli, bo to będzie wizja, nie? Behemota na wizji. To byłam tylko ja. Cztery rogi. Zapomnieć chcę. Cztery słonie, zielone słonie. Cztery rogi, behemot, Dorota robi, Dorota robi behemota, oka, już nie. To nie. Pac-Man, quick, quick, quick. I'm a Pac-Man. To musi być silny sypiły. No. Holender. Holender. Wiśnia z upień. What? What krok? What are you doing? Nów doing. Cherry doing. Cherry doing nów. Ale tak w ogóle. New moon. New moon. Cherry doing new moon. New moon. Dobra, to nie ta piosenka. Ze zmęczenia, nie? No, taka głupawka wieczorna. Wyłącz to, bo nów się zaczyna za minutę. To ci, ja ci nic nie robię. Wyłącz to. Ej, ty widzisz, ja wiem, że to jest zwierzę telewizyjne, jak widzisz kamerę. O, tam jest jeden koniec domu. I tu jest drugi koniec domu, jest okno. Mamy całe pięterko. Łącznie ze schodami. Łącznie ze schodami. Ja pomyślałam zamknąć tą barierkę, bo już w nocy lata się spierdoli. Wiesz, że ja to pomyślałam też? A poszedłem się, nie. Bo ja jestem w drugim pokoju, cię nie zatrzymam. No. Nas nie dogonią mi po tych schodach. Po zakopane. Jak będą wiadomości w Podhalańskim, mały różowy ucieka. Nie gońcie, zostawcie, wróci. No, zawsze wraca. No. Smycz krótka, wróci. Do kuchni z powrotem. O nie. Dobra. Tam. No proszę. Nie, nie nagrywaj, bo będzie to. Tak, jak początek. Nie, potem. Już w trakcie, bo tego. No dobra. Zostawić coś. To nara Barbara. No. Uważajmy. Beatę z 80 roku. Lucynę z 57 roku. Elę z 75 roku. Łukasza z 82 roku. Joannę z 80 roku. Kasię W z 75 roku. Łukasza z 75 roku.
Beatę z 60 roku, Annę z 78 roku, Izabelę z 61 roku. Ja wszystko czyni gładko. Wyobraźmy sobie, że idziemy w kierunku słońca. Szybkim i dziarskim krokiem.